Dziesięciu sławnych pedofilów R. Kelly, amerykański piosenkarz i producent muzyczny, autor hitu I Believe, I can fly nagrany na potrzeby ścieżki dźwiękowej kosmicznego meczu, R. Kelly, wielokrotnie był oskarżany o przestępstwa na tle seksualnym o charakterze pedofilskim. W czerwcu 2002 roku do redakcji jednej z chicagowskich gazet trafiła taśma wideo, na której R. Kelly uprawia seks w trójkącie z dorosłą kobietą i trzynastoletnią dziewczynką. Miał dopuścić się gwałtu na kilkunastoletnich dziewczętach, a także produkować i rozprowadzać dziecięcą pornografię. W 2008 roku, mimo liczącego kilkaset stron aktu oskarżenia, usłyszał uniewinniający wyrok w sprawie wszystkich 14 zarzutów. W 2017 roku serwis BuzzFeed opublikował szczegółowy raport, w którym oskarżył Arkelego, o uwięzienie sześciu kobiet, które potwierdziły, że Kelly uprawiał z nimi seks, gdy były nieletnie oraz wykorzystywał psychicznie i fizycznie. Bill Wyman, brytyjski muzyk rockowy, basista od grudnia 1962 roku do grudnia 1992 roku był basistą w zespole rockowym The Rolling Stones, którzy są czwartym zespołem rockowym z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii. W 1983 roku, kiedy Wayman miał 48 lat, związał się z 13-letnią wówczas Mandy Smith. Poznali się w północnym Londynie podczas zabawy w nocnym klubie z jej starszą siostrą. Przez dwa lata ich związek pozostawał w ścisłej tajemnicy, ale kiedy informacja została podana do wiadomości publicznej, stała się największym skandalem showbiznesu dekady. Już w 1984 roku para po raz pierwszy uprawiała seks. W świetle brytyjskiego prawa było to wykorzystywanie seksualne nieletniej. David Bowie, brytyjski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista, producent muzyczny, aranżer, a także aktor. Aktywny w przemyśle muzycznym od 1962 roku. Bowie był główną postacią w muzyce popularnej przez ponad 4 dekady. I był znany jako innowator zwłaszcza w latach 70. XX wieku. Przyszedł do historii jako jeden z artystów rockowych z największą liczbą sprzedanych albumów w dziejach. W ciągu 52 lat kariery nakład ze sprzedaży wszystkich jego płyt wyniósł 140 milionów egzemplarzy na całym świecie. W latach 70-tych Bowie miał sypiać z 13-letnimi grupi. Tyle lat zresztą miała jego dziewczyna, Dana Gillespie. Wśród przygodnych partnerek Bowiego była też legendarna dziecięca grupi, Lori Maddox. Kochali się, gdy dziewczynka miała ledwie 15 lat. Jimmy Page, gitarzysta rockowy, współtwórca zespołu Led Zeppelin. W plebiscycie magazynu Rolling Stone zajął dziewiąte miejsce na liście 100 największych gitarzystów wszechczasów w roku 2003, a w roku 2011 został sklasyfikowany na trzeciej pozycji. W 2005 roku został uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego. Muzyk również miał przygodę z legendarną grupą Lori Maddox. Dziewczyna wspomina, że menadżer Zeppelinów Richard Cole pewnego dnia zawiózł ją z baru wprost do rezydencji Jimmy'ego. Jak to się skończyło, łatwo się domyślić. Dodajmy, że dziewczynka wtedy miała 14 wiosen, a mistrz gitary był dokładnie o drugie tyle starszy. Jimmy Saville Brytyjski dziennikarz muzyczny, DJ, prezenter radiowy i telewizyjny wieloletni prowadzący telewizyjną listę przebojową Top of the Pops, odznaczony przez papieża Jana Pawła II Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego. Kontrowersyjna postać brytyjskiego show biznesu. Seville był znany z licznych skandali na tle obyczajowym oraz z wulgarnego języka i nieprzyzwoitego komentowania wyglądu innych osób. W latach 1955-2009 Seville dopuścił się 214 przestępstw seksualnych. W tym 34 gwałtów głównie niepełnoletnich dziewczynek dochodziło do nich w pomieszczeniach mieszczących się w BBC, a także w szpitalach, szkołach i jednym hospicjum, które odwiedzał w ramach swojej działalności dobroczynnej. Scotland Yard rozpoczął śledztwo w sprawie zarzutów o nadużycia seksualne w stosunku do dzieci, oparte na zeznaniach 300 potencjalnych ofiar. W czerwcu 2014 roku dochodzenie prowadzone przez brytyjski wymiar sprawiedliwości ujawniło, że Saville dopuścił się gwałtów na dziewczynkach, chłopcach i pacjentach wieku od 5 do 75 lat. Według personelu tamtejszych szpitali prezenter miał dopuścić się również czynu nekrofilii. Roman Polański, polsko-francuski reżyser żydowskiego pochodzenia, także aktor, scenarzysta i producent filmowy. Obszerny dorobek filmowy Polańskiego uplasował go wśród najlepszych twórców światowej kinematografii oraz przyniósł wiele prestiżowych nagród, m.in. Oscara, Złotą Palmę, Złotego Niedźwiedzia, nagrody BAFTA, trzykrotny zdobywca Złotego Globu za najlepszy film i reżyserię, no i najlepszy film zagraniczny, wielokrotnie nominowany do Oscara. 11 marca 1977 roku został aresztowany pod zarzutem gwałtu na 13-letniej modelce w willi Jacka Nicholsona, Samancie Gailey. 6 września 2009 roku został ponownie zatrzymany po przylocie na lotnisko w Zurichu. Podstawę do zatrzymania stanowił amerykański nakaz aresztowania wydany w związku ze sprawą Gamer. 15 lipca 2010 roku prokuratura generalna RP wyjaśniając sytuację prawną reżysera w razie jego hipotetycznego przyjazdu do kraju, Wydała oświadczenie, wydanie przez władze polskie romana polańskiego innemu państwu jest jednak niemożliwe. 1 maja 2018 roku na fali nurtu MeToo polański został wykluczony z Amerykańskiej Akademii Filmowej w związku ze sprawą Gaylee. Errol Flynn, amerykański aktor australijskiego pochodzenia. Proces Gwiazdora był szeroko komentowany w mediach. W artykułach cytowano jego wypowiedzi w stylu Lubię stary whisky i młode kobiety. Flynn słynął z licznych romansów, zdrad małżeńskich i zamiłowania do alkoholu. Mimo to udało mu się wybronić przed więzieniem, ponieważ podważył reputację nastolatek, które rzekomo miał zgwałcić. Ile te miały lat w momencie gwałtu? 14. Bill Cosby, amerykański komik, aktor, producent telewizyjny, muzyk, kompozytor i aktywista społeczny, zebrał na swoim koncie 9 prestiżowych nagród Grammy, 7 w kategorii Najlepszy album muzyka komediowa i 2 w kategorii Najlepszy album dla dzieci. W 2014 roku w przestrzeni publicznej zaczęto formułować wobec Cosby'ego zarzuty o molestowanie seksualne. W 2017 roku Cosby był sądzony za napaść seksualną na Andreu konstant, która była jedną z ponad 50 osób, które oskarżyły Kozbiego o gwałt i jedyną, której zarzuty nie uległy przedawnieniu. We wrześniu amerykański sąd uznał, że Bill Kozby jest winny zarzucanych mu czynów, a oskarżonego o morderstwo seksualne nazwał agresywnym przestępcą seksualnym. Kozby trafił do rejestru przestępców seksualnych i spędzi od 3 do 10 najbliższych lat w więzieniu, a o dokładnym wymiarze kary ma zdecydować jego zachowanie i stan zdrowia. Charlie Chaplin, brytyjski aktor i reżyser okresu kina niemego, później także filmów udźwiękowionych, producent, scenarzysta i kompozytor muzyki filmowej. Ikona kultury popularnej, jeden z najwybitniejszych i najlepiej rozpoznawalnych aktorów i reżyserów w historii światowego kina. American Film Institute umieścił go na dziesiątym miejscu w rankingu największych aktorów wszechczasów. Jedna z jego żon, Lita Grey, wyznała po wielu latach, że gwiazdor kina niemego uwiódł ją, gdy miała zaledwie 15 lat. Chaplin musiał ożenić się z dziewczyną, inaczej groziło by mu oskarżenie o gwałt na nieletniej. Podobno gwiazdor namawiał Litę, by usunęła ciążę. Matka Gray zagroziła, że zawiadomi policję, jeśli komik nie poślubi jej córki. Woody Allen, amerykański scenarzysta, reżyser, aktor, muzyk, producent, pisarz i kompozytor, znany jako twórca intelektualnej komedii, jest jednym z najbardziej uznanych amerykańskich reżyserów. Jego filmy bazują na literaturze, seksualności, filozofii, psychologii, jego żydowskim pochodzeniu, w filmie europejskim i Nowym Jorku, gdzie cały czas mieszka. W 2014 roku adoptowana córka reżysera. Dailene Farrow opublikowała list, w którym wyznała, że ojciec zgwałcił ją na strychu, gdy miała zaledwie kilka lat. Twierdzi również, że Allen molestował ją całymi latami. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam was na dwa moje kanały, a to Ciekawe i Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!